Tym razem na Wiśle Warszawskiej, no gatunki dosyć tak zwane sufitowce, no bo właściwie zarówno kaczka jak krzyżówka, widać tego kaczorka, który nam się przygląda z zagłazu, ale też jest kormoran. Kormorany jeszcze w latach 90., 80. ubiegłego wieku były rzeczywiście rzadkością. Każde pojawienie się kormorana, przynajmniej u mnie na Pilicy, gdzie uczyłem się rozpoznawać ptaki, wywoływało zawsze u mnie taki dreszczyk emocji. Wreszcie coś takiego fajnego, jak Mazury albo wybrzeże Bałtyku było. W tej chwili no, kormorany są już na tyle pospolite, że właściwie nie budzą aż takiego wielkiego zainteresowania, natomiast ze strony wędkarzy no pewną irytację, no w końcu pojawia się konkurent, prawda? Wobec tego no nie cieszą się sympatią. Ja natomiast kormorany bardzo lubię, bo jest w nich coś pierwotnego. Co prawda są ptakami, ale mi trochę przypominają pterodaktyla, czyli latające gady sprzed milionów lat. Czasami można tutaj kormorana małego spotkać, szczególnie jesienią. No i to jest naprawdę rzadkość. No, ale dzisiaj nie ma. Dzisiaj jest po prostu zwyczajny kormoran. Nasz kormoran. Ale w pięknych okolicznościach przyrody. No i kaczorek, który ciekawością przygląda nam się do tego głazu. Całe szczęście, że ptaki nie są zaniepokojone, nie przejmują się moją obecnością. No i tyle. No, zachowują się naturalnie, jak widać, prawda?